Hej, witajcie bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Windlands. I zrobiłem coś takiego jak obrót myszką i teraz najprawdopodobniej idąc w tamtym kierunku jestem frontem do was, także widzicie moją uśmiechniętą buźkę, wszystko poprawiłem, jestem gotowy do gry i przód, tył możemy iść. To wpływa nie tylko na żołądek, ale na jakieś myślenie, wydaje mi się, że też. Mam wrażenie, że ta gra jest ciut głupsza, znaczy w sensie ta seria jest ciut głupsza niż inne wszystkie inne, ale zostawmy tutaj jak jest. I majster, jak idziemy do góry, to ja tłumaczyłem, do góry to jest w tamtym kierunku. A wiecie co, może byśmy powspółpracowali z interfejsem i jednak zrobili tak jak on to chce. Tu się zapnę i będę czekał. Teraz tam mi to świeci. A widzicie, jakie tam są malutkie wysepki przed tym, żeby tam wejść do samej już góry? To jest chyba pogięło. Dosłownie. Ale dobra. To mam. To teraz. I szczerze powiem, że nie wiem, w którą... Tam nie doskoczę, przecież to nie jest wykonane. Tu trzeba przede wszystkim, o właśnie, wyjść jeszcze wyżej. O! Dobrze. Jest, ale tu mają, mają wybicie, tak, już wyczaiłem, mają pierwsze, że rozpęd. O właśnie, no i jestem gotowy, tu bym jakiś biwak mógł pierdyknąć na samym szczycie, widok jest piękny, a to? To jest miejsce, w którym startowaliśmy, wait a second. Czekajcie, nie, tam sobie szliśmy chyba, moment, bo sam nie, tak, tam szliśmy po pierwsze. Tak, tu jest, tam miejsce, bo tak się dziwiłem, że czemu to jest tak oświetlone. A tam jest trzeci kryształ. Trzeci kryształ, pyk. Nie no, ta gra jest cudowna, kurczę, mi się to podoba, mega sprawa. Dla tych, którzy tu, nie wiem, by do mnie przychodzili znajomi, to na pewno w klatce im odpalić. I w klatce to zupełnie nie czuć jakiegoś tego, bo to jakby oszukujecie mózg i mózg myśli, że jesteście po prostu w jakimś pojeździe, który lata, tak? Tak jakbyście byli w samochodzie, samolocie, czymśkolwiek. Ale tak bez niczego to faktycznie można dostać pierdyka na mózg. Ale dla innych mega polecam, słuchajcie. Mega. Dobra. Rozpędź się. Jeju, bez problemu, ja na to wyskoczyłem. Okej. I teraz. Tutaj lub też tutaj, to coś wymyślili, że to jest szybsza droga chyba. Ale wiecie co, nie wiem, czy szybsza droga znaczy lepsza i łatwiejsza. Bo ja bym na przykład wolał... Doskoczę. Wolał tędy. Tu gdzieś po drodze musi być jeszcze jedna barierka, nie? Czekajcie, ciut. Jest, super, o to biegało. I mamy tablicę, wiecie co, zanim podejdę pod tablicę wiedzy, a ona jest na krawędzi, to ja najpierw jak człowiek zaliczę checkpoint. Dawaj checkpoint, jest. Zaświeciłeś, zbudowałeś bramę. Mati, ty dobry człowiek. Tamto wejście do hełmu to zostawiam na sam koniec. Mega sprawa. Jeden z ładniejszych światów, jeśli chodzi o grę na wirtualną rzeczywistość. Naprawdę jeden z ładniejszych. Tak się czuję tą przestrzeń, że jesteś tutaj, szczególnie jak wisiałem podwieszony pod drzewem nad przepaścią. To się dopiero czuło. Super sprawa. Dobra. Cudna gra. No to teraz, majstry, idziemy dalej. Co innego do roboty. Trzeba się jakoś wlepać. Po prostu. Ty! O Jezu, pierunie, co tu poczyniłeś za rzeczy? Co tu się podziały? A jeszcze w ogóle jeszcze większa frajda by była, gdyby faktycznie zaczęli w końcu sprzedawać tą bezprzewodową przejściówkę i wtedy bez tego kabla to było jeszcze super, jeszcze lepiej, ale to jest kwestia tego, że nie wszystko można mieć. A, tu pierdykłem w to. Nie wszystko można mieć od razu. No, no way. No właśnie, już mi tu chcieliście takie rzeczy porobić, tu mi stawiać jakieś bloki dziwne. Kto jest twórcą tego? A pierdyknę se blok, haha, będą mieli trudniej. Dobrze jest. Wiecie co? Dobrze, że tam dali checkpoint tak szybko, bo tu będzie mega trudno wyjść po to. Trzeba tak iść, jak oni chcą. Nie wiem, do czego też może służyć ta maszyna.
Czy tu można coś nacisnąć, włączyć, czy to po prostu sobie tak jest? Jest, bo jest i koniec. Może w drodze powrotnej tu spróbujemy na przykład wejść, zobaczyć, do czego to służy. Czy tam coś można jakby zdobyć, czy sam, nie wiem, się okaże. Jak pójdziemy, to się dowiem. Ty, ja widziałem przed swoimi oczyma po prostu przepaść. I taka była mikrosekunda strachu. Takie, co się kurde dzieje? Takie, o pany, chyba polecenie. Chyba jednak... Jezus, gorzej niż w horrorze. Idę sobie, myślę, będzie dalej spoko. Nie, nie, pierdykniemy dziurę. Jeju, a się wystraszyłem. Dobra, wiecie co? To może nie być dobry pomysł, w sensie, jeśli chodzi o tą stronę. Nie no, ale tam trzeba wyjść. Jeszcze jest druga opcja tędy. Ale tutaj... Ty, a może tu to złapię? O, właśnie. Pytanie, co mi to da? To by mnie wystrzeliło. Tylko pytanko, jeszcze jest jedno, czy to warto ryzykować? Łomajster, złapię się, złapałem się, ale fuks, przez jakieś belki. Dobrze, że to teraz się złapię tego i się puszczę tutaj. Awesome. Dobra, i tu jest to do zaakceptowania. Kurczę, powiedzcie mi, że ja dam radę. Błagam. Dam radę. To było fajne na stream, tylko że... Jezus, co ja tu mam? Biurko. Na stream, tylko że niestety no nie bym nie widział waszego czatu, chyba że czat bym tutaj jakoś miał na podglądzie. Sam nie wiem. Można by to jakoś spróbować skonfigurować. Ja spróbuję, ale nie wiem, czy się uda. Wiecie co? Tu jest krzak, którego raczej bez problemu złapię. O, właśnie. Chcę oznajmić wam, że właśnie mi się udało, że już to mam pochytane i że teraz to będzie cudo. Okej, ciekawe jak. Ty, no ale dali tych krzaków dosyć sporo, więc nie powinno być problemu. Pyk, stop. Jak mi się podoba ta wspinaczka tutaj. Jak wyjdziemy na sam szczyt, ja to chcę widzieć ten widok stąd. To jest chyba jako tako nawet najwyższy moment, to znaczy najwyższy punkt, bo ten punkt z żołnierzem nie jest aż tak wysoki. Aha. Jest. Mam cię. Pochytane. Ja myślałem, że po tych wysepkach będę musiał skakać, a tu sobie na linię powychodzę. A... Dobra, teraz clue całej opcji polega na tym, że chyba coś zmarasiłem. I warto by było wykorzystać chyba to. Chodź tu. Jest. Mam cię. Pochytana opcja. Uwaga. Hop. Zdobyty szczyt. Było podobno wiele gości przede mną, ale mi pierwszemu się udało. Patrzcie, ten się obudził. O, majster. Shall not pass Gandalf. Ojej, dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Obudził się typo, który... Nie wiem, on mi da jakieś przejście, że co, że tam... Nie no, ja tam nie wejdę. On mi uruchomił to wszystko i ja mam najprawdopodobniej ten kryształ, żeby wrócić do tego i jakby go tam umiejscowić. Ale wiecie, co chcę zrobić? Bo to jest jakby chyba, wydaje mi się, koniec tego poziomu, że ja nawet tam nie będę musiał iść po ten trzeci kryształ, bo mi się uruchomi tam jakiś system. Ale wiecie, co byśmy mogli zrobić? Taki porządny jump. Taki skok. Ale skok wiary w asasynie, tylko że nie ma siana pod tobą. Tylko trzeba by było znaleźć dobry punkt, w którym ja mam szansę złapać. Tamto mam szansę złapać. To jest w miarę oddalone.
Czy w miarę oddalone. Pyk. Czekajcie jeszcze. Spróbujemy. Tak, mniej więcej coś takiego. No jak coś z dupce, to z dupce. Ale ten skok jest do mnie wgnięcie w podłogę. Dobra, ale próbujemy. Się przygotuję odpowiednio. Cicho, majster, ja tu skok przygotowuję. O kurde. O pany. O w dupę. Dobrze, dobrze ciśnie. Dobrze, 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 dobrze. Mam to. Ha, 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 ha. A, skok, widzisz, co ja zrobiłem. Dobra, to powtórka z rozrywki. Dawaj z tym. Ty, albo tam na tego Guardiana trzeba wskoczyć. Ty, gorzej, jeśli faktycznie trzeba. Ale nie, no bo on tam nie ma nic, kompletnie żadnych... Nie, no, nie trzeba wskoczyć, bo jak ja bym się tam wdrapał, to jest tylko taki mój głupi wymysł. Ach, jeszcze jeden skok? Pytanie, gdzie teraz? Teraz już nie będzie taki duży, ale powinienem dać radę doskoczyć tam. Jeśli zrobię dobry rozpęd... A mam szansę? No, bieda. Ale tu mam szansę zrobić dobry rozpęd. Najwyżej spadnę, nic się nie stanie. Chyba, że się stanie. Chyba, że lepiej by było trzeba wrócić do tego... O, do hub. Póki na pewno mam ten kryształ w... Już ładnie ryzykowałem wcześniej. Na pewno mam ten kryształ w kieszeni, nie? Jak go pochytałem w kieszeni, to jest dobrze. Jak w ogóle jakieś powietrze za mną, jakieś smrody za mną zostają. Pyk, tutaj, chodź. No, hopa, majster. Dawaj, 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 dawaj. Zobaczymy, co się podzieje. Mamy to. To na pewno dam tam i zobaczymy, czy to jakby zasili kolejny etap. Tu to dałeś? A tu to dałeś i odblokowało nam tam przejście. Okej, okay, to wiecie co? Zobaczymy, jak wygląda świat tam. Czyli podejrzewam, że i tak po ten trzeci kryształ na tym pierwszym świecie będzie trzeba zajść, bo on może coś ciekawego odblokowywać. Albo do któregoś z tych światów znowu może być po prostu potrzebny. W sensie takim, że tam ma jako mały kryształek, nie? Ale nie jestem tego na 100% pewny. Zajdziemy, albo najpierw tu zobaczymy. No to znaczy zobaczymy najpierw tu, zobaczymy, jak te światy wyglądają. Czy on się czymś różni, czy jest podobny. O w dupę. O tak. Ale faza. Ja się nie dziwię, że ta gra jest wspaniała. Ale po prostu jazda. Patrzcie, tam jakoś może się... Po takich wysepkach. Co ja przywaliłem? Co ja tu jest? Tapszan mój. Ale w dupę. Yeah. Awesome. Wiecie co? W kolejnym odcinku pójdziemy sobie przez ten świat, a do tamtego wrócimy, żeby was nie zanudzić, żeby urozmaicić sobie troszeczkę. Znaczy zresztą, jak tu można zanudzić? Ale ten świat jest piękny. Okej, okay, ja już chcę widzieć trzeci, ale ładnie powymyślaliście. Dobra, w tym momencie to tyle, ja na dzisiaj kończę nagrywanie tej gry, bo jeśli chodzi... nie jest mi źle, ale już dajmy spokój, 3 odcinki nagrałem, mam nadzieję, że mi się podobały. Zostawcie w opisie, zostawcie w komentarzu, czy się wam podobało, czy nie. Co sądzicie o tej grze, bo mi się podobało osobiście mega. W opisie macie social media całe. Możecie mnie zaprosić do znajomych, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. I teraz to tyle. Życzę wam naprawdę miłego dnia. Tam na górę się będzie trzeba lepać. Trzymajcie się. Hej!